Dzisiaj z naszymi kamerami gościmy w Chorzowie Batorym, gdzie swoją siedzibę ma UKS Power Kuźnik, którego zawodnikiem jest nasz gość Dawid Grzegorczuk, który tutaj właśnie spełnia swoje sportowe marzenia. A jakie? O tym przekonają się Państwo, pozostając razem z nami. Zapraszam. Marzenia Dawida pomaga zrealizować jego trener, pan Piotr Pawlik. Dzień dobry, witamy panie trenerze. Jakim zawodnikiem jest Dawid na co dzień? Tak jak chciałbym powiedzieć, że z racji tego trochę już w tym sporcie siedzę, no jest zawodnikiem wyjątkowym, nie? Bo przewinęło się tutaj i wiele mistrzów, i rekordzistów, i ludzi, no naprawdę duże talenty, no ale Dawid jest wyjątkowym. 40 lat w tym siedzę, takiego jeszcze nie było talentu. Podkreślam to przy każdej okazji, no bo naprawdę jest wybitny. No to w czym tkwi jego siła, jego talent, tak jak pan powiedział? To znaczy się talent, na pewno to się wywodzi, to jest genetyka, a reszta jest bardzo zdyscyplinowany. Wiadomo, tak jak każda dziedzina życiowa, trzeba być zdyscyplinowanym i konsekwentnie dążyć do jakiegoś celu. No a Dawid jest tak, na każde moje słowa, każde moje polecenia odpowiednio reaguje i połączyć ten jego talent, tą genetykę, tę pracę, to są te efekty. A często spotyka się takich zawodników, bo niektórzy mają talent, a nie chcą za bardzo pracować, albo na odwrót, lubią pracować, nie mają talentu. Znam to z życia. Często, gęsto właśnie bywa, że bardzo dobry talent, nie chce mu się, jest leniwy, nie słucha, bo on jest mądrzejszy, nie? No i kończy się to czasami bardzo szybko. A tutaj w przypadku Dawida, no te cechy są akurat wszystkie pozytywne. Od jak dawna Dawid pod pana okiem szlifuje formę? No, przyszedł tu jak miał 15 lat, w tej chwili ma 18 lat. I już tam było widać, że naprawdę, no można krótko powiedzieć, wyciskał 130 kg, dzisiaj wyciska 290, no to można powiedzieć, że miał te wszystkie cechy i ja tam widziałem bardzo duży potencjał, no i teraz jest efekt tego. A jak to się stało, że nawiązaliście współpracę? To znaczy się, mama przyszła tu z Dawidem, on trenował gdzieś na skałce w Aderze, w Świętowicach, a żeby startować na zawodach czy coś, no to musi być klub zrzeszony w Polskim Związku, no a tam czegoś takiego nie ma, zresztą w Chorzowie też jest jeden klub, z którego startują. Mało tego, tu przyjeżdżają ludzie z Krakowa, przyjeżdżają z Zakopanego, przyjeżdżają z Gliwic, Zabrza i startują z Power Kuźnika. Bo jeszcze jest coś takiego, że my tutaj te odpowiednie szkolenie robimy pod tym kątem, nie? Jaki jest najlepszy wiek do osiągania dobrych wyników w takim sporcie, jak uprawia Dawid? No na pewno akurat w tej dyscyplinie sportowej ten wiek jest trochę przesunięty, bo trenować można zacząć od 14 lat, tak jak w gimnastyce przykładowo od 6, a z kolei startować od 16. Najniższa kategoria wiekowa jest 16 lat, nie? Przed Dawidem, przed panem również starty w Mistrzostwach Świata, jako trener pan pojedzie tam Dawida. Jak pan ocenia jego szanse? No to znaczy się, w tej chwili te szanse są bardzo duże, żeby nie zapeszać, no jedzie po złoty medal, a ja jeszcze tak po cichu myślę, że wygra kategorię Open wszech wag, bo wynika to ze zgłoszeń, jakie są na dzień dzisiejszy. No i to mi się wydaje, tylko tak jak mówię, nie zapeszać, dmuchać na zimne, bo w sporcie to wiadomo, kontuzje, tu żeby wszystko było tak jak trzeba, wynik będzie. Także na pewno jak przyjedziemy z Mistrzostw Świata, to damy znać. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Dawid, twoją pasją są ciężary. Jak to się zaczęło, że właśnie taka pasja, a nie inna? No, zaczęło się to tak, że brat mnie zaciągnął na siłownię, żeby już odstresować kłopoty w szkole i różne rzeczy. I brat mnie po prostu do tego zachęcił, nie? Żeby brat nie miał problemów z tobą. I tak zostało. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z tym sportem? Ile miałeś lat? Moja przygoda z tym sportem zaczęła się dokładnie 1 stycznia 2014 roku.
i po pierwszych zawodach już było widać, że już góruje nad konkurencją i... Ale to była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Przyszedłeś na siłownię, chwyciłeś sztangę, nie wiem, hantlę i powiedziałeś tak, to jest to, czy to jednak był taki proces, który trwał przez ileś tam tygodni, miesięcy? To raczej był proces, który trwał ileś tam lat, bo jak w telewizji lecieli strongmeni, to od razu mnie to zachęcało i chcę być taki sam, nie? No ale gdybyś teraz miał jeszcze raz podjąć decyzję, to ona by była też podobna, ciężary? Taka sama była. No to trudna dyscyplina, bo to w zasadzie trening monotonny. Musisz przerzucić sporo tych kilogramów na każdym treningu. Nie masz takiego momentu zwątpienia? Moment zwątpienia bardzo rzadko występuje, bo można powiedzieć, że ciągle jestem na tym najwyższym pułapie i jakoś nie... No nie zestępuję z niego, nie? Na swoim koncie masz już sporo sukcesów. Który byś zaliczył do tych największych? No, mistrzostwo świata, rekord świata i wygranie kategorii senior na Bartoszu. No, rekord świata poprawiło się 5 kg. To ile on teraz wynosi? No teraz w tej kategorii to 295. 295. I ty tak kładziesz się na ławeczce i 295 wyciskasz. No to najpierw przygotowania, potem rozgrzewka, no i trzeba do tego pułapu dojść, nie? Jak wyglądają twoje codzienne treningi? No może nie codzienne, trzy razy w tygodniu, to w poniedziałek średni taki trening, no dzisiaj jest środa, to leciutki, w piątek ciężki, nie? No to ile codziennie, inaczej, ile w tych dniach trenujesz godzin? 2-3 godziny. 2-3 godziny i to ile średnio tych ciężarów przerzucasz? Parę ton będzie. A liczyłeś to kiedyś? Nie. Dawid, przygotowujesz się do kolejnego startu. Jesteś w kadrze narodowej, ale pojawił się mały problem, a mianowicie finanse. Brak funduszy spowodował, że twój wyjazd na Mistrzostwa Świata stanął pod znakiem zapytania, ale z pomocą przyszli przyjaciele, znajomi i powoli marzenia udaje się zrealizować. Potrzebujesz aż albo tylko ponad 6 tysięcy, żeby wyjechać na Mistrzostwa Świata, które odbywają się w RPA. Skoro jesteś takim tytułowanym zawodnikiem, to nasuwa się pytanie, dlaczego akurat związek podnoszenia ciężarów nie może dofinansować twojego wyjazdu, twojej osoby? No ten związek to finansuje juniorów, a jestem jeszcze za krótko w kadrze, żeby mnie dofinansowali, nie? Bo młody to bo zawsze jakieś dziwne pomysły i na drugi dzień może mi się odwiedzieć. Nie? Ale za tobą przemawiają wyniki, których masz sporo, bo tak jak powiedziałeś, rekord świata, tytuł mistrza świata, ale po drodze jeszcze przecież były mistrzostwa Polski, różne zawody niższej, wyższej rangi, tak więc no, te sukcesy za tobą idą, one za tobą przemawiają. To nie jest jakiś jednorazowy sukces i jakiś wymysł, że Dawid Grzegorczyk chce pojechać na mistrzostwa świata, bo czemu nie RPA? Chciałbym się pojawić, fajny wyjazd. To nie tak. To jest okupione wszystko ciężką pracą, więc no, ktoś, kto tym wszystkim zarządza, to powinien to zauważyć. To nie masz takiego momentu zwątpienia, kiedy właśnie trenujesz, a jeszcze żeby wyjechać, żeby się pokazać z dobrej strony, to musisz jeszcze o tą stronę finansową zadbać. Nie ma momentu gdzieś tam zwątpienia wtedy? No, ze strony finansowej to zawsze jest jakieś zwątpienie, ale jak widzę, jak idzie progres, to aż się chce do roboty. Dobrze powiedziane, aż chce się do roboty, ale masz przyjaciół, znajomych, kolegów, rodzinę, wszyscy cię wspierają. Tak trafiłeś do projektu Polak Potrafi i tam dzięki wsparciu wielu osób, czasami zupełnie nieznanych tobie, jesteś już blisko osiągnięcia celu, bo na dzień dzisiejszy masz na swoim koncie ponad 6300 potrzeba, żeby spełnić marzenia, więc jest szansa, że się uda zebrać tą kwotę i pojechać. No, szansa zawsze jakaś jest, ale czy się uda, to nie wiadomo. Jak to się stało, że trafiłeś właśnie na ten portal i tam zbierasz pieniążki na swój wyjazd? No bo od razu było wiadomo, że takiej kwoty z rodzicami nie uzbieramy, to chcieliśmy, nie wiem, jakoś zachęcić ludzi, żeby
wysłyszeli mnie, nie? Skąd pomysł na taką promocję? Ktoś ci go podsunął? Ktoś ci tym pomógł? Jak to wyglądało? Kiedy w ogóle narodził się taki pomysł, żeby wejść właśnie na tą stronę Polak potrafi tam założyć swoje konto i pokazać swoją osobę szerszej publiczności? No to właśnie pani Ewelina mnie do tego nakłoniła, żeby tam wystawić ten projekt, a jak na razie dobrze idzie, to może się udoni. Pani Ewelina nas tutaj obserwuje, ona znajduje się za naszymi kamerami, tutaj za chwilę wywołamy również do tablicy, bo czemu nie, skoro jest jednym z autorów tego całego zamieszania, to też zapytamy, jak to się stało, że zdecydowała ci się pomóc. A jak do tej pory radziłeś sobie z finansowaniem swoich pasji? No już masz trochę tych startów za sobą, one za każdym razem pociągają za sobą mniejsze lub większe koszty. No to do tej pory to rodzice wszystko finansowali to. No właśnie, jakby nie rodzice, najbliższe, no to by im nie było. Dawid, najbliższe marzenia te do zrealizowania i wierzymy, że się je uda zrealizować, to wyjazd na Mistrzostwa Świata, te najbliższe plany, ale masz przecież jeszcze te dalsze, gdzieś tam w dalszej perspektywie, co byś chciał osiągnąć jako sportowiec? No wygrać na World Games, to jest Olimpiada Sportów Nieolimpijskich, jak tam już będzie medal, to będzie dobrze. Republika Południowej Afryki, daleki wyjazd, 6300, ale to nie wszystko, bo napisałeś na swoim koncie facebookowym, że jeżeli uda się zebrać troszkę więcej, to przeznaczysz te pieniążki też na jeszcze lepsze przygotowanie się, na zakup specjalnej, między innymi koszulki, która daje rzeczywiście potężny power, bo tu, jak powiedział twój trener, można nawet kilkadziesiąt kilogramów w takiej koszulce wycisnąć więcej. Jak ty już konkretnie przygotowujesz się do tych Mistrzostw Świata w RPA? Czy twój cykl przygotowania jest inny niż zawsze? Czy to już w zasadzie jest rutyna, jeżeli chodzi o te przygotowania do kolejnych zawodów? Nie, to raczej do tych zawodów to ten cykl jest troszkę inny, bo bardziej intensywniejsze są te treningi. Bo teraz już trenuję na większych ciężarach, to po prostu więcej idzie, o tak powiem. Więcej idzie. Dawid, to my nie będziemy ciebie zatrzymywać, bo wiem, że ty jesteś przed treningiem już przygotowany w zasadzie do trenowania. My trochę tutaj zakłóciliśmy dzisiejszy twój cykl przygotowań, ale poprosimy tu jeszcze panią Ewelinę, która nas bacznie obserwuje, żeby parę słów powiedziała o tym, jak cię wspiera. Nie wiem, może jest ktoś, Dawid, komuś chciałbyś za naszym pośrednictwem podziękować, może kogoś zmotywować do tego, żeby wsparł twoją osobę? No raczej chciałbym podziękować rodzicom i pani Ewelinie, nie? Za to wszystko, co do mnie robią, no i za ogólne wspieranie. No to my się do tych podziękowań przyłączamy, bo takich pozytywnie zakręconych ludzi no, ciągle za mało się okazuje, ale jak widać po osobie pani Eweliny są, także Dawid, dziękujemy, nie zatrzymujemy. My jeszcze będziemy podpatrywać z naszymi kamerami, jak Dawid trenuje, bo myślę, że to jest ciekawe, nie co dzień można oglądać kogoś, kto wyciska sobie na oweczce leżąc 295 kg, bo to państwo przyznają, że spory ciężar. Dawid, ciebie nie zatrzymujemy. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda twój trening. Natomiast, cóż, pani Ewelina już przygotowana w blokach startowych, więc teraz zapraszamy panią Ewelinę do nas. Zapytamy, jak to się stało, że wsparła twoją osobę i mocno, mocno cię dopinguje z każdej strony. Dziękujemy, Dawid. Dziękuję. Z nami wcześniej już wywołana pani Ewelina Fijałkowska. Jak to się stało, że pani tak mocno słowem, czynem i całym zaangażowaniem swoją osobą wsparła Dawida w tym, co on robi, w tym, jak chce spełnić swoje marzenia? Tak. Dawida i jego rodzinę poznałam jakiś miesiąc temu. Opowiedzieli mi swoją historię. Dawid przedstawił mi się. Jest to niezwykła osoba, bardzo skromny, a jednocześnie utalentowany młody człowiek, który jest świętochowiczaninem, trenuje od kilku lat, zdobywa naprawdę, gdziekolwiek się nie pojawi, tam zdobędzie najwyższe podium. Dawid został zakwalifikowany do Mistrzostw Świata w RPA, a jednocześnie jego rodziny w tej chwili nie stać na to, żeby go na te mistrzostwa wysłać. Mówiąc kolokwialnie, urzekła mnie jego historia i postanowiłam mu gdzieś tam pomóc. Wiem, że wyciskanie sztangi leżąc jest sportem dosyć niszowym, niedofinansowywanym odgórnie, więc jakby nie można liczyć gdzieś tam na takie większe wsparcie.
Stąd pomysł na apel do zwykłych ludzi, do każdego z nas. Powstał projekt na stronie www.polakpotrafi.pl. Tam przedstawiliśmy osobę Dawida, jego dokonania. Suma, której potrzebujemy, to jest około 6 tysięcy złotych. Mamy zamiar ją zebrać w ciągu miesiąca i robimy wszystko, żeby tak się stało. No i właśnie wchodząc na tą stronę www.polakpotrafi, można wesprzeć Dawida i można też zobaczyć, że tam zebrała się już całkiem niezła suma i można dzisiaj chyba już śmiało stwierdzić, że się uda. Nie chcę jeszcze zapeszać, zobaczymy, czy się uda. W tej chwili mamy trochę ponad 60% tej kwoty, co myślę, że jest całkiem sporo. Natomiast każdego dnia tak naprawdę bardzo ciężko pracujemy o to, żeby te kolejne złotówki wpływały na to konto. Właśnie, bo co jest najważniejsze, Pani Ewelino, tam nie mówimy o sumach 100-150 złotych, tylko mówimy o drobnych, o złotówce. Każdy może wesprzeć tą najmniejszą kwotą, właśnie jednego złotych i nie odczuje tego chyba w żaden sposób, a w taki sposób przybliży Dawida do wyjazdu do RPA. Dokładnie, jest to taka akcja, w której, tak jak mówię, każdy może wziąć udział i dokładnie tak jak Pan powiedział, nie muszą to być kwoty wsparcia bardzo wysokie, 100, 200, 500 zł, chociaż takie również się zdarzają i za nie bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast cieszą nas każde wpływy, nawet 5 zł, nawet taka kwota, wie Pan, przysłowiowej kawy jest dla nas bardzo pomocna, bo właśnie, jak się to mówi, w grupie siła i wydaje mi się, że jeżeli więcej takich osób zaangażowanych, proaktywnych się znajdzie, optymistycznych, to jestem pewna, że odniesiemy wspólnie sukces. Można już prawie, że chociaż, tak jak Pani powiedziała, nie zapeszajmy, ale ja wierzę, że można prawie śmiało stwierdzić, że Dawid spełni swoje marzenia i pojedzie do RPA dzięki między innymi wsparciu takich pozytywnie zakręconych osób jak Pani. Myślę, że to fajnie jest mieć wokół siebie kogoś takiego, kto wspiera, bo Dawid chyba sam by sobie z tym jednak mimo wszystko nie poradził. Dawid skupiony jest, to jest bardzo młody człowiek, on jest skupiony jest głównie na siłowni, jak również na szkole, bo trzeba to podkreślić, że jest uczniem drugiej klasy szkoły średniej. Także faktycznie takie tematy finansowe gdzieś tam jeszcze nie do końca go dotyczą. Rodzice robią bardzo dużo, trzeba to podkreślić, że jakby rola rodziców jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo duża i genialnie mu pomagają, genialnie go wspierają. No ale w takich sytuacjach jak Mistrzostwa Świata na innym kontynencie okazuje się to być jednak za mało. Stąd nasz apel do wszystkich ludzi. No to co, to wchodzimy na profil facebookowy Dawida, wchodzimy na stronę www.polakpotrafi. Dokładnie. I głosujemy. Tam zakładka sport i tam znajduje się odnośnik do najlepszego młodego Polaka, który ma zamiar wyjechać na Mistrzostwa Świata do RPA. Każda symboliczna, nawet złotówka, naprawdę ma znaczenie. Szanowni Państwo, można rozpocząć swoje wsparcie od złotówki, można wpłacić 5 zł, 10, tak jak mówiła Pani Ewelina. Każda kwota na pewno się przyda. My trzymamy kciuki, dopingujemy Dawida w jego treningach, żeby udało się zebrać tą kwotę. A żeby nie być tutaj gołosłownym, to za moment podpatrzymy, jak Dawid przygotowuje się do tych właśnie wspomnianych Mistrzostw Świata i możemy Państwa zapewnić, że Państwa wsparcie, nawet jeżeli to będzie przysłowiowa złotówka, 5 zł, 10, 100 czy 150 zł, na pewno nie pójdzie na marne. O tym jesteśmy przekonani. Zapraszam na krótki trening Dawida.
korzystając z chwili przerwy, jestem na przyrządzie, na którym Dawid spędza długie godziny podczas treningów i przerzuca te ciężary, które tutaj widoczne są za moimi plecami, żeby spełnić swoje marzenia, żeby osiągnąć sukces. Więc my już nie przeszkadzamy, trzymamy kciuki, dopingujemy Dawida i wszystkich tych, którzy próbują spełniać swoje marzenia w różnych dyscyplinach, nie tylko sportowych, i mamy nadzieję, że się uda tak jak Dawidowi dążyć do swojego zamierzonego celu, w przypadku Dawida, do wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Republice Południowej Afryki. Pamiętajcie, że wy też możecie wesprzeć Dawida w tym wyjeździe i poczuć się na pewno znacznie lepiej dzięki temu. Dzisiaj to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. To był program Sport Bliżej Nas, a naszym gościem był Dawid Grzegorczuk. Dziękuję, do zobaczenia.